Witam Państwa w nowym 2020 roku i zapraszam na prezentację zatytułowaną AutoCAD 2020 utnij, wydłuż, czekając na poprawkę. W górnej części okna widzimy program AutoCAD 2020 w wersji angielskiej, w dolnej części ten sam program w wersji polskiej. Wydajmy polecenie Trim w angielskiej wersji programu i zaakceptujmy Enterem opcję Select All i przy próbie wybierania obiektów, ja nie będę kończył tej operacji, nie będę wybierał ich, wybierają się tylko środki. Większość z Państwa oczywiście wie, dlaczego tak się dzieje zapewne. Wydajmy tutaj także polecenie Utnij, zaakceptujmy wybieranie wszystkich obiektów jako krawędzie tnące i przy próbie ucinania proszę zobaczyć, że zupełnie inaczej to wygląda. Ja spróbuję wskazywać ręcznie obiekty. Ucinane są one w jakiś dziwny sposób. W pewien określony sposób działa opcja, na którą trzeba zwracać uwagę. Przerwijmy tę operację. Przerwijmy ją także w wersji angielskiej. No i skupmy się teraz na polskiej wersji. Ja powtórzę polecenie utnij. Wybierz wszystko. Mam tutaj wybraną opcję krawędzie równa się z rozciąganiem i w taki sposób działa właśnie ta opcja. Ja później przypomnę, na czym ona polega dla tych z Państwa, którzy są początkującymi użytkownikami programu i chciałbym zmienić tę opcję na inną. Uruchomię może także to samo polecenie w wersji angielskiej. Tu jest Edge równa się Known. No i tu popatrzmy, jakie są opcje. K jak krawędź, prawda? I tu jeszcze jest jakaś opcja E jak Edge. To być może to jest ta sama opcja bok. I tu pokażę, tak działa opcja Edge. Mogę wybrać z rozciąganiem albo bez rozciągania. W tej chwili jest bez rozciągania. Zakończę operację w wersji angielskiej i spróbuję zrobić to samo w tej wersji. B jak bok. No niestety nie działa. Ta opcja B jak bok nie działa. Nie mogę zmienić sposobu działania krawędzi tnących. No, rozwiązanie jest oczywiste, dość oczywiste. Przyjrzyjmy się jeszcze raz wersji angielskiej. Skoro tutaj opcja E jak Edge działa, to trzeba spróbować w polskiej wersji programu także wersji angielskiej opcji. Ze znakiem podkreślenia E jak Edge powinno działać i wybieramy tutaj w tej chwili bez rozciągania i zobaczmy, jak będzie program działał. W tej chwili ucinane będą tylko obiekty ze środka. Dlaczego w taki dziwny sposób zachowywał się program poprzednio? No tu oczywiście sprawa jest bardzo prosta. Opcja z rozciąganiem oznacza, że jeśli wydłużymy istniejące obiekty i one po wydłużeniu przecinałyby pozostałe obiekty, no to działają także jak krawędzie tnące. Przypomnę tu na tej angielskiej wersji programu Edge i wybieram teraz Extend i przy próbie ucinania, widzą Państwo, działają te wydłużone, widoczne na dolnym rysunku czarne, długie krawędzie. One są także krawędziami tnącymi. A dlaczego tutaj tak działa? To ano dlatego, że gdybym w tym obszarze wydłużył tę krawędź, no, powinienem ustawić odpowiednie opcje, to także będzie ona krawędzią tnącą. W angielskiej wersji programu widać to doskonale. Możemy sobie zatem łatwo poradzić z brakiem tej opcji. Opcja z rozciąganiem jest moim zdaniem bardzo niebezpieczna. Ona jest bezpieczna, jeśli ucina, tak jak tu, duży kawał obiektu, ale jeśli ucina ułamek milimetra, to nie będziemy w stanie zaobserwować nawet takiego efektu. Podsumujmy to. Jeżeli wydamy polecenie, to należy przeczytać, jak są ustawione opcje. Krawędzie równa się brak, to jest ta opcja bezpieczna i próba zmiany sposobu działania krawędzi tnących w polskiej wersji programu ze znakiem podkreślenia E jak Edge, opcja z wersji angielskiej, pozwala nam zmienić tę niebezpieczną opcję z rozciąganiem na opcję B jak bez rozciągania. Osoby zainteresowane zgłębieniem trochę dokładniej niuansów operacji ucinania i wydłużania, bo w identyczny sposób będzie działało polecenie wydłuż, tylko zamiast ucinania będzie powodowało wydłużanie. Ci, którzy chcą poznać bardzo szczegółowo to polecenie i nie tylko te polecenia, to polecam moją najnowszą grubą książkę poświęconą metodyce projektowania. Ta jest najnowsza do wersji 2020, a najnowsza wersja grubej książki napisana została do wersji 2019, ale oczywiście można ją także stosować do wersji 2020.
Dziękuję Państwu za uwagę.